bardzo minimalistyczne studio. Jest w planach tylko i wyłącznie nagrywanie pasjonatów, osób, które są mocno chore lub obłąkane, jeżeli zechcą tutaj nagrywać. Będzie to tutaj stało, bo nie mam gdzie stanąć z tym, bo tam będzie pokój do grania. Będę robił nagrania live, mono, na taśmę analogową. Dyfuzory akustyczne z desek, moje ulubione wytłaczanki. Ani piraminek, ani Pro Toolsa. Nie będzie. Będzie bałagan i stare mikrofony i awaryjny magnetofon niemiecki. I szwajcarska konsola. I ja. Ja, który jestem elementem wyjątkowo losowym, humorzastym i sfrustrowanym. Świat powstał z chaosu. Więc dajmy temu chaosowi trwać, dajmy mu mieć władanie nad nami, szukajmy tych kabli, jeśli chodzi o granie, trzymajmy ten bałagan, nie bójmy się tego bałaganu, pierdolmy ten porządek cały i wtedy można stworzyć coś naprawdę dobrego. Tu przychodzi taki gość, który wie, że gra, że tu jest fajnie, że tu można zaimprezować, że tu się może w każdej chwili coś spierdolić, a jak idzie, to się potyka jeszcze, bo coś leży na ziemi, tak? I jemu to nie przeszkadza, że on ma w domu posprzątane, bo on jest chorym pedantem. Rozumiesz, o co chodzi? Nienawidzę pedanterii. Nic nie muszę, wszystko mogę. I niech to będzie, wiesz, motto tego studia.